Postaw na milion, niby zawsze grają dwie osoby. Zaprosiłem osobno Uniteda, to nie mogłem też nie zaprosić Klaudki. Witam cię, Klaudko, bardzo serdecznie. Witam cię, sobie, hej, hej. Ja chyba muszę zrobić też dodatkowy odcinek z waszą dwójką, żebyście się kłócili przy, wiesz, przy wyborach. To jest dobry pomysł, Także, już wiemy, kto będzie gdzieś tam w przyszłości gościem, jeżeli oczywiście się wszyscy zgodzą. Witam cię, Klaudka, jeszcze raz. Słuchajcie, link na dole do kanału Klaudki jest. Czy jesteś gotowa? Czy wzięłaś ze sobą worek wiedzy? Powiem tak, czytałam pół godziny temu. Oczywiście nagrywamy to o 7 rano. Poświęcenie, ale mam chyba kawę, więc zobaczymy, no. Ja myślałem, że to było te spóźnienie 10 minut, to było, że poranny jogging, nie wiem, siłownia, coś, a tu, okej. Okay. Na nagrywki właśnie, 7 rano. Nie, to po prostu powiedz, że jesteś w Stanach albo gdzieś i po prostu ten, wiesz, termin się nie zgadza. Słuchajcie, jeżeli nie wiecie, jakie są zasady Postaw na Milion, to są właśnie zasady. Wojna draftów Postaw na Milion. Jest to seria, w której zapraszam gości, abyśmy zagrali w wojnę draftów, natomiast jestem taki miły, że daję im darmowe 23 wybory draftu. Żeby je zachować, muszę odpowiedzieć na 5 pytań w formie Postaw na Milion. Nie oglądałeś Postaw na Milion? Już tłumaczę. Każdy uczestnik na starcie dostaje milion, w moim przypadku są to 23 darmowe wybory draftu i musi je obstawić na poprawną odpowiedź. W przykładowym pytaniu, jakiego koloru jest czerwony maluch, odpowiedzi to czerwony, zielony, czarny lub biały. Jeżeli ktoś jest pewny, że odpowiedzią jest czerwony, stawia wszystkie 23 wybory na kolor czerwony. Jeżeli odpowiedź ta jest poprawna, to 23 wybory ma na kolejne pytanie. Jeżeli natomiast nie jest do końca pewny tej odpowiedzi, może podzielić swoje odpowiedzi. Może postawić 15 wyborów na czerwony, 5 na zielony i 3 na czarny. W tym wypadku do kolejnego pytania przechodzi mu 15 wyborów, no i musi odpowiedzieć jeszcze 4 razy poprawnie. Jeżeli natomiast postawiłby 23 wybory na kolor zielony, który nie jest poprawną odpowiedzią, wtedy przechodzimy do draftu, a mój przeciwnik nie ma żadnego dowolnego wyboru w wojnie draftów. Pierwsze dwa pytania to 4 odpowiedzi, gdzie minimalnie musi postawić coś na jedną odpowiedź, a maksymalnie może postawić na 3 odpowiedzi, zostawiając jedną wolną. Kolejne dwa pytania to 3 odpowiedzi, gdzie musi postawić minimum na jedną, a maksimum na 2. I ostatnie, jedno pytanie, gdzie ma 50-50, są tylko 2 odpowiedzi i całość zebranych wtedy wyborów musi postawić na daną odpowiedź. Mam nadzieję, że zasady są dla was jasne, a my przechodzimy do odcinka. Okej, Klaudka, jesteśmy gotowi. Mam nadzieję, że ty czemu też... Czemu ja pada wziąłam do ręki? Co to za odklejka? Ty... Będę padem klikać. Padem nie będziesz odpowiadał. Tak. Słuchaj, przed tobą oczywiście 5 pytań, na początku 2 kategorie do wyboru i 4 możliwości odpowiedzi, 23 te dowolne wybory. No i słuchaj, Klaudka, pierwsze 2 kategorie dla ciebie na start, na rozgrzewkę to Klaudka albo The Blues. Co Klaudka? Wybierasz? Klaudka, dokładnie tak jest. To dawaj Klaudka, tak jest. Co jest? Co to za dobra, kategoria? Słuchaj. Kategoria Klaudka. I pytanie numer 1 dla ciebie brzmi. Kiedy powstał kanał Klaudka? Na YouTubie oczywiście. 22 września 2010, 22 października 2010, co? 22 listopada 2010 czy 22 grudnia 2010? Jako, że jest to jakaś no-name'ka, to nie mam zielonego pojęcia. Jezus Maria, nie wiem. W ogóle fun fact, wrzucałam jakoś w tych latach filmiki, unboxingi z fingerboardów. Nie wiem, czy kojarzysz to z fingerboard. Takie małe deski, takie, się, no tak, tak. Takie coś tak, jeździ. Tak, już kiedyś wrzucałam, oczywiście już dawno są usunięte te filmy i tak dalej. Szkoda, że nie mam ich na prywatnym. Kurde, właśnie. Szkoda, no, bo bym sobie obejrzała. A co, to po prostu je usunęłaś? Tak, usunęłam, bo później się zaczęło jakieś gimnazjum czy coś i wiesz, wstydziłam się, że ktoś to znajdzie czy coś. Dobra, okay, nie wiem. Szkoda, szkoda. Jest jakaś szansa, że mógłbyś to wrzesień, więc chyba dam sobie tak z 10, dobra nie, z 15 na wrzesień. I z 8. Czy ja mogę teraz wszystko przegrać właśnie? Możesz i od razu przejdziemy do draftu. W sensie jest to możliwe, dlatego wiesz, zawsze lepiej sobie porozkładać najwięcej, jak nie jesteś w 100% pewna. Oczywiście informacje to brałem z kanału Klaudka, gdzie wszedłem w informacje, a później kiedy powstał kanał. Dobra, to zróbmy może tak, 10 na wrzesień, 3 na listopad i zostaje mi 5, dobrze liczę? Nie, źle policzyłam coś. Nie, źle policzyłam. 10 zostaje. Zostaje ci 10. I 10 tak. Na październik. 10 na październik, czyli w grudniu na pewno nie, w zimę no, tam coś, nie. 22 grudnia przed tym, przed świętami nie siedziałaś i nie zakładałaś ja kanału. Pierdziela, dobra. No dobra, ostatecznie to już jest ta odpowiedź, tak?
No dobrze, mogę ci w takim razie zdradzić, że rzeczywiście w grudniu przed świętami nie siedziałaś niezagodnie. O, dobra, to git, więc... będzie drugie pytanie. Więc będzie drugie pytanie. Pytanie jest właśnie teraz tylko, czy będzie te 10 punktów, czy 3. Mhm. W każdym razie nie był to 22 września 2010 dobra, rok. Dobra, czyli dyszka przegrana. Był to 22 listopada 2010 rok, więc zostały ci tylko nie, 3. Nie, no nie gadaj, jak to możliwe. No, rzeczywiście sprawdziłem to, przed chwilą był research robiony, takie specjalnie pierwsze pytanie, mówię, zapytam o ciebie, to jest właśnie zazwyczaj najgorsze nie, pytanie. Nie, no szczerze, nie miałam zielonego pojęcia, jeszcze rok to tak, jakbyś mi dał lata, to pewnie no. bym ten, ale to był, wiesz, randomowo po prostu założony no. kanał wtedy, to nie znaczy, że ja od razu tak, coś tam tak, robiłam, tak, ale tak. No hit, nie? No właśnie, bo tak 22 września to jest jeszcze jakaś premiera FIFA czy coś, tylko że ty wtedy nie robiłaś FIFA, nie? No ty, tak, nie, no ty... gdzie, nie ma szans. Ile ja miałam wtedy lat? Słuchaj, ale masz 3 odpowiedzi dalej, więc może jeszcze możesz rozłożyć po jeden przy następnej odpowiedzi ulala, i będzie dobre. Ale będzie. Słuchaj, przechodzimy do dwóch kolejnych kategorii. Drugie pytanie to reprezentacja Polski i bramka. No to reprezentacja Polski, no. Ale będzie kompromitacja znowu. No dobrze, to pytanie z kategorii reprezentacja Polski. Kto ze składu reprezentacji Polski na Euro 2024 ma największą wartość rynkową według Transfermarkt? Jakub Kiwior, Piotr Zieliński, Marcin Bułka czy Seba Szymański? Kurde, ten Zieliński to chyba teraz za nic poszedł, nie? Przeszedł. Jest taka możliwość, nie wiem, jestem prowadzącym, nie mogę udzielać. Nie, no kurczę, wydaje mi się, że chociaż nie, no Zieliński. Jezus Maria. Dobra, nie ma co, i tak mam tylko 3, więc dajmy 2 na Zielińskiego i 1 na Kiwiora. 2 na Piotra Zielińskiego i 1 na Kubę Kiwiora. A Marcin Bułka jako bramkarz mówi, no że nie, Seba Szymański. Nie, nie. No dobra, to już teraz ci mówię, że Marcin Bułka jest trzecim najdroższym piłkarzem z tego zestawienia, a Sebastian Szymański jest czwartym najdroższym piłkarzem z tego zestawienia, więc mamy tą dwójkę. A najdroższym piłkarzem, który kosztuje 30 milionów euro według Transfermarkt, jest Jakub Kiwior na ten moment, więc została ci jedna odpowiedź. A to była moja pierwsza myśl, nie? Żeby dać na niego nawet... Tak, tak, słyszałem właśnie, że to było to. Ale mówię, ten Zieliński, kurde, tutaj tararara, no i cyk. No dobrze, słuchaj, przeszłaś do trzeciego pytania, mając nieźle. jeden, więc jest okej. Słuchaj, niektórzy cię zatrzymali wcześniej, więc nie ma źle. No dobra, przed tobą kolejna para kategorii, ale tym razem już tylko 3 odpowiedzi możliwe, a pytanie, jakby kategorie to młodość i seriale. Nie, no to seriale weźmy, chociaż wiadomo, no bliżej dobra, mi tak. do tej młodości, ale... Dajmy seriale. W takim razie jedna odpowiedź, a pytanie odnośnie seriali to, który z tych seriali zadebiutował jako pierwszy na ekranach telewizji? Klan, Złotopolscy czy M jak Miłość? Na pewno nie M jak Miłość. Złotopolscy to byli ci sąsiedzi, tak mi się kojarzy, że były dwie parki, kurde, to było bardzo dawno, ale Klan mi się wydaje, że to jest w ogóle już jakiś hit, ten Klan. Tam już jest, to dalej leci chyba. O mój Boże. No, Miłość też. Ale Złotopolscy, no. To jest taki klasyczek, no. Dobra, nie wiem, dajmy ten Klan, bo ten Klan to naprawdę już tak długo leci. Ale jak to będzie Złotopolscy, się wkurzę fest. Czy to jest ostateczna? No, dajmy na ten Klan. Dobra, jedyna. No, gdybyś mogła rozłożyć, to jakbyś rozłożyła na Klan i Złotopolski. Tak, tak, tam jak Miłość na pewno, nie ma szans. No to słuchaj, rzeczywiście M jak Miłość było chyba rok później względem tych dwóch tylko seriali, rok? Bo tak, Klan i Złotopolscy różniły 3 miesiące. A, no to nieźle, żeś dał teraz. Jedno wyszło we wrześniu, drugie chyba w czerwcu, coś takiego. I pierwszy serial, który zadebiutował na ekranie, byli to Złotopolscy. Więc Klan niestety nie, ale tak, jeżeli Klan jeszcze, aż muszę sprawdzić z ciekawości Klan, Czy jeszcze wydaje mi się, że jeszcze leci. 17 sezonów i rzeczywiście chyba nadal leci. Odcinek 4350. Ale Złotopolscy to byli ci sąsiedzi, nie? Takie ten młode małżeństwo i stare, tak? Dobrze kojarzę? Nie, chyba nie. To nie to? To kurde, jak się nazywał ten serial z tymi sąsiadami? Nie wiem, czy ty kojarzysz, o co chodzi, ale... Nie wiem właśnie, o którym serialu mówisz. Ja tak patrzę teraz na Filmwebie, Złotopolscy mają 3,3 oceny na 10, a Klan ma 2,8. Co? Tak słabo? No nic, Klaudka, przechodzimy do czegoś, z czym pójdzie ci zdecydowanie pewnie lepiej. No mam nadzieję, tak. Czyli przechodzimy do draftu, widzimy się za chwilę w wyborze. O kurde, już mam formację.
Ja też już mam formację. Odkryło mnie, nie wiem dlaczego tak nacisnęłam, przepraszam. Nie, no ja też nacisnąłem, spoko, nie, jest dobrze, ja też już jestem na formacji. Słuchaj, mam 3 dobre formacje, 2 z trójką obrońców, także... Czyli mam zacząć, wybrać ci, tak? No, wybierz, jakbyś była tak miła. Jestem, więc wybiorę ci... Jak trójka obrońców byś chciał, to trójkę. Co ty myślisz o tym? No, to jest 3-4-3 płasko, dobrze? 3-4-3 płasko, no idealnie. Nie, ale weź jedynkę ostatecznie. Czyli... A może chcesz jeszcze z powrotem do... Nie, trójki? Weź tą jedynkę. No trudno, dobra, ja już tam mam kapitanów. A ty, jak formacja mamy u ciebie? Są 4 czwórki, więc jak trafisz tą jedną złą formację, to szapoba. No trafię. Ona jest na czwórce. I nie zmieniam od razu ostatecznie, bez zmiany, czwórkę, bo tam masz albo trójkę, albo piątkę, to już bez różnicy, ale... ale czyli biorę czwórkę, tak? Ostatecznie? Tak. No dobra. No tak, ja mam wybór kapitana tak bardziej wrzesień, a nawet sierpień zeszłego roku. Podobnie, jeszcze. Ale w sumie ten kapitan to zawsze taki jest. Nie mam w ogóle specjalnej karty. To co, ale... może razem weźmiemy jedynkę. No dobra, okej. Tak? Bierzemy jedynkę? Ja jestem, no. Słuchaj, ty proponujesz, ja się zgadzam. No dobra. Dobra, to teraz ty mi wybierz, czy mam coś dobrego tutaj? O nie, dobra, jakby skip. O, u mnie tak samo, to weź 2. No to u ciebie 3 jak skip, to... Tragedia. O, dobra, coś lepiej, ale niewiele lepiej, okej, no. Coś lepiej, to co powiesz o piątce? Uśmiechnięty, bije brawo na karcie, Brazylijczyk. Bije brawo na karcie? No to weź go, no weź sądzę. Okej, niech będzie. A jak u ciebie? Co tam? Skip, totalny skip, nic nie chcę, nie bierz mi nic. Piątkę, nie mogę wybrać nic, to piątkę. Dobra. To piątkę. Jezus! Nie. Jak jest strasznie. My to musimy odstresować, wiesz? Tak mi się wydaje, bo to tak, jest dramat jakiś totalny. Jest źle. Nie mam 3 raz z rzędu same numery. Wybierz mi, bo jest po prostu tragedia. Dobra. Ciekawie, brałaś najlepszą kartę, która i tak nie zmieści się w składzie. Był mnie skip. No co jest z tymi draftami? Ty naprawdę zabrali chyba. Footies nadchodzi i coś jest źle. Dobra, klapka. 2 albo 4 sobie wybierz. Dam ci dowolność. 2 albo 4. Między 75 no. a 75? Naprawdę? Mogę? No dobra. Może, no słuchaj. Szanuję, dziękuję. U mnie skip totalnie. No w końcu coś się podziało tutaj. Dobra, czyli u ciebie skip, tak? To ci wybiorę, skipnę ci jedyneczkę, a ty się zastanów teraz porządnie. Dobra, bardziej z początku, czy z końca, czy ze środka byś wolała? Wiesz co, i na początku mam dobrego, i na końcu, więc no tutaj już wiesz. Coś czuję, że blefujesz. To piątka. Zmiana? Piątka na jedynkę, to ostateczny zmiana. Stop, już. Nie. Zmieniona. Jedynka, tak? Zmieniona. Jedynka, tak. Valverde 97. Wow, to fajna karta, zazdroszczę, że ty będziesz mógł... Tak. Na pewno nie jest to Valverde. Oj, się zdziwisz! Kurde, ona ma Totsa? Pierwszy raz widzę tego Totsa, no dobra. Masz coś ciekawego? Mam na przykład Lando Norrisa z ostatniego występu z finałów. Mam Zidana. Kessler. Zidana masz? Jaką wersję? 96. No tam 96. To zrobić eliminację, co? Dobra. Wybierzesz ostatnią kartę, która zostanie. Dobra. 2, eliminuję. 3, 4, 5, weź 1. Okej. Czy będzie to Zidane? Nie ma szans. Złożę. Słuchaj, będzie trzeba zrobić też, wiesz, jakieś eliminacje no, wspólne. No, na razie to... na to, żeby zrobić teraz? Nie. Teraz to jest taki skip premium, więc nie ma sensu. Możesz mi wybrać szybko i dobra, wezmę następną, to spróbujemy. No dobra, to piątkę szybko biorę i zobacz, czy następny będzie na ten. Dobra, czekaj. I... no możemy tutaj coś podziałać, możemy. Dobra, no to ja zacznę. Nie zagramy czwórką. Aha, no to fajnie, że nie zagramy czwórką, to nie zagramy też piątką. To nie zagramy też dwójką. To nie zagramy jedynką, weźmy trójkę. Szkoda, ale dobra, niech będzie. Niech będzie. Te eliminacje są... O, ja mam skip totalny, więc whatever. 75... Nie, 76 jest jeszcze. Żebyś nie wybrała najlepszego przypadkiem. O, wybrała najlepszego! Patrzcie to, jaki fart! Wow. No dobra, to ty też masz coś ciekawego, czy nie? Jest jedna słaba karta, 4 się w miarę nadają. Okej. I ta słaba karta jest na którym? Na piątce. Tu weź 2. 99 tempa. No i super. Czyli brać. Brać. No, nie wymieniać, brać. 99 tempo zawsze. Jak patrzę na ten draft, no ja tak szczerze. Taki bardziej skip.
Nie no, ty, ja naprawdę, mam nadzieję, że na ławce zacznie sypać, bo to jest po prostu... Dobra, możesz mi zrobić eliminację co na to. Takie wiesz, szybkie. Dobra, dobra, to najpierw ty mi wybierz, a później... To weź sobie trójeczkę. No dobra, czyli tak, chciałabyś pewnie zagrać piątką, ale nie zagrasz. Nie zagrasz też trójką ani czwórką, więc wybór będzie między dwójką a jedynką. No i ostatecznie biorę ci dwójkę. Czyli dwójkę biorę. Tak. Jezus Maria! Dobrze eliminowałem? No, te trzy pierwsze wybory to były trzy najlepsze karty, nie? 95 plus. No i super. Dobra. Ja mam Kimisia 96, musisz mi go wybrać. To jest na dwójcą, czy nie? Jest. Szczerze? No, no, no czy ja bym cię kłamał kiedykolwiek? A na piątce jest też Kimiś, czy nie ma go tam? Też jest. Też jest Kimiś na piątce? O kurde. Już na dwójce, no piątce, słuchaj. No 100% ostatecznie. Mm-hmm. Jednak nie ta dwójka. Nie. Ja ci powiedziałem szczerze, że jest na dwójce, a ty nie chcesz. No to weź dwójkę ostatecznie. Ostatecznie. Nie, piątkę weź. Ale to też jest Kimiś. No właśnie. To jedynkę. Dobra, wersji. To weźmy ostatecznie czwórkę, już nie zmieniam. Nie. Czwórkę nie. Nie, koniec, proszę, koniec, będzie czwórkę. To jest za dużo. Nie, no nie. Bierz czwórkę. Cofnij to, Klaudka. Cofnij to. Czwóreczka. Nie. Jaki żart w ogóle. Jak to jest Kimiś, to nice. Chciałbym. Dobra, dawaj. Dobra, u mnie będzie bramkarz lub bramkarka, ale ja ci wybiorę czwórkę. Czwórkę? Zamienioną mm-hmm. Na coś? Co byś chciała? Ale chciałabym dwójeczkę, piątkę. No, no dobra, to czwórka zostaje. Czyli czwórka. Tak. O Jezus. No i bramkarze i bramkarki. Uhu. Postaraj się teraz, mam też tego na. Dawaj eliminację na bramkarzach, co? Będzie ciekawie. Ale, no dobra, no. No to zaczynam? To teraz ty zaczynasz. No to no, trójkę usuwam. To usuwam jedynkę. To usuwam dwójkę. To usuwam czwórkę, bierzemy piątkę. Dobra. Masz kobietę na bramce, czy nie? Nie. Ajajaj. Jest trudno. Dobra, ławka. No co za bullshit te ławki. Jest dramat na tej ławce. Przynajmniej tak się zaczyna. Więc... No to dramat jest to wybierz między jedynką, trójką, a piątką, ale bez trójki jednak. Czyli jedynka albo piątka. I bez piątki to weź jedynkę. Okej. Okay. A ty masz coś? No, takie ikony, dwie, jedna karta hero, ale szał. No to dwójkę weź. Zmienioną na? No. Nie, tak szczerze to jest Courtois 90, nie potrzebuję go. To weź pięć. Dobra, no już z dwójką. Dobra, u mnie są trzy karty 94. Trzy karty 94. No to cztery. O, teraz musisz mi wybrać dobrze. Zmienione na? Potrzebuję tych. Nie, tam już zostajemy. Trzy karty 94, to ciężko by było nie trafić w nią. Ululu, ale się podziało. No mi musisz wybrać, naprawdę musisz mi wybrać dobrze, no. No dobra, to wybiorę. Trójkę? A nie. Trójka to na pewno nie będzie. Nie, no zostaw. Na pewno trójka. Zawsze jest lipa na czwórce, więc weź czwórkę. No jest taka piłkarka z Polski, co przeszła do Barcelony, to ona. No dobra, możemy się z nią zmierzyć. Czwóreczka. Dobra, wybrałem. U mnie jest Bellingham. Mhm. Bellingham, ale brat czy zwykły? No i tego już nie mogę powiedzieć. No dobra, ale chcesz dwójkę? Powiedz tak szczerze. Tak, czy chcesz dwójkę? Chcę. No to biorę ci dwójkę. Czyli biorę bardzo. Dwójkę. Tak. Dobra. Ja bym chciał piątkę bardzo. Piątkę bardzo? No i najbardziej. To weź piątkę. No i zobacz, można się dogadać? Można się dogadać? Ja też chcę piątkę. Super, podałem. No teraz to już nie. No teraz, pięknie! Teraz to, nie. Teraz to weź sobie jedynkę. Weź wszystko, tylko nie jedynka. No nie mogę. Ale to z Auri. Jedynka jest najlepsza. Nie lubię nim grać bardzo. A, no dobra, to jak nie lubisz, to weź czwórkę. Zmieniam na piątkę ostatecznie? Nie, bo ty chciałaś bardzo piątkę. Czyli... A, słuchaj. Czyli czwórka. Dałem ci wybór, albo jeden, albo no, cztery. Dobra. No cztery. Nie najgorzej to wyszło. I... O Boże, dobrze, może się skupmy, może jakieś eliminacje zróbmy, co? Nie, teraz nie, to możesz mi wybrać, to ja wybiorę następny jeden? Może wtedy. Okej, ja sobie wybiorę i zobaczymy, czy teraz zasługuję na eliminację. No możemy zrobić. I teraz ja zaczynam. To nie bierzemy czwórki. Nie bierzemy piątki. Nie bierzemy jedynki. Nie bierzemy dwójki, bierzemy trójkę. Okej. No dobra, jakoś to wygląda, powiem ci, jakoś to wygląda, o Jezus Maria.
No nic, no trudno, no najwyżej przegram, to mogę zgonić na skład wtedy, tak? Tak, 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 tak. Dobra, słuchaj Klaudka, co powiesz na wspólny wybór, nie wiem, piątki? No dobra, no sobie też, ty też musisz to zrobić, nie? Ja zrobiłam pierwsze wyborze, to wybierz, no, wybierz, ja wezmę to co ty. Dobra, okej, okay, czyli piątka. Czyli piątka. Kurde, szkoda, bo trochę blefowałem, tak. Trochę blefowałem, nie za bardzo, w sensie okej, okay, nie było źle do końca. Ci później powiem, co było u mnie na piątce. Okej, okej. Ojej, ale zaczęło sypać, ale zaczęło sypać. Oj, ale tak zaczęłaś się rozkręcać? Kurde. Jedynkę. Ostatecznie nie zmieniam nawet. Nie pytaj o zmiany nawet. Czyli tak, się zdradziłam reakcją, tak? Może trochę, ale nie jak czyli tam jedynkę, bardzo, tak? Nie? Ostatecznie. Tak, tak, tak. Jezus, ja nie wiem. No dobra. A ty masz coś fajnego? Wiesz co? Same niebieskie karty, tak naprawdę. W sensie tocy? Właśnie nie. Nie ma ani jednego toca. Są niebieskie karty i to nie są tocy. Mhm. No to piątkę. Chyba co? A, żartowałam. Nie widziałeś jeszcze, prawda? Nie. No, no właśnie. To czwórkę weź. Dobra. Mertensik 96 overall. Co? To jest taka karta? No. O kurde. No. Dobra, biorę. U mnie jest, jest mocno. Okej, okay, no. Mocno, mm-hmm. Ale no to dwójkę. Wybrać najgorzej, co nie? Co na to? Nie, to nie. Słyszałem, że to nie jest. Nie. Już wybrałaś? Mhm. To zmieniam na piątkę. Na piątkę zmieniasz? Tak. 96. Tak, no nie, no to jest ale to będzie trzecia karta z rzędu 96, którą ty wybierzesz. Nie no. No i bardzo dobrze, bo mówiłaś na początku, że masz słaby skład, to nie chcę, żebyś zganiała na skład, nie? Czyli 5. Tak, ostatecznie. No dobra. Ty masz dwa dobre wybory, które bym chciał. No to weź dwa. No trudno. Oj! Nie podobała mi się ta reakcja. ja mam tego gorszego Williamsa teraz. Okej, okay, no to co powiesz na dwójkę? No to jest ktoś inny. No to jedynka. O nie, no nie może być jedynka. Może być. Czyli jeden, Vinicius. Tak. Dobra. O Boże. Ja mam takie półski, bo i tak raczej nikt nie wyląduje w składzie. To weź trzy. Okej. Okay. Tutaj w sumie dwa ważne wybory przede mną. No o, tutaj tak. Eliminację czy nie? Nie. To wybierz mi szybko i zobaczę, co będzie w nexcie. Dobra, to czwórkę wybierz. Okej. Okay. I uwaga. No to są eliminacje, tak? Teraz ja zaczynam. Aha. No i to są eliminacje, ci powiem. Oj, tak, dobrze, czwóreczkę. Nie, tak, dobra, jednak czwóreczkę, no, czwóreczkę. Eliminujemy tak. Czwóreczkę, tak? Eliminujemy dwójeczkę. Piąteczkę. To eliminujemy jeden, bierzemy trzy. Dobrze. Środek obrony wygląda co najmniej nieźle. Co najmniej. Dobra, ostatni wybór u mnie, nie wiem jak u ciebie. U mnie dwa jeszcze. No to będzie jeden i dwa. W sensie jeden tak, co? Najpierw jeden, później dwa. Aha, najpierw w tym pierwszym wyborze jeden, a w drugim wyborze biorę dwa, okej. Okay. A tobie został jeden wybór, tak? No to co powiesz na piątkę? Wiedziałam, że to powiesz, nie? Mogę to napisać na kartce. Bo jest to kobieta oczywiście, więc no. No dobrze. Czyli piątka. Dobra. Tak. Dobra. Co? Aha, trener dowolny. Rozkładamy ten składzior i idziemy do meczu. Tak jest. No to pokaż co mi tam to. Ma. Coś się tam nawijał. Zobacz ten środek obrony, jak zobaczysz i bramkarza, to trzy karty, które spędzą ci sens powiek, zobaczysz. Już się boję. Naprawdę. Dobra. No to... Baby chicken. Let's go. O kurde. Neuer. No nie! No zniszczyłam cię! Ale w ogóle jakie ikony same, o, co kurde. Jest? O tam mówiła, nie, słaby, bo słaby. Nie, bo była masakra, ta gławka oddała, wiesz? No gdzie? Bej! Początek, tak jest! Niedobrze, To za rok cię, to za rok cię! Która mnie zniszczyła u niego. Troszkę tak. Nie, jak ja bym miał taki skład, to też by mi tak dobrze szło, jak wtedy. Przypominam, że ja przegrywam. Oj. No! Musi być, dobrze, no. No! W końcu. No jak ja bym miał takiego Krójfa 97, to też bym wygrywał. Jezus no, Maria! Chyba żart, że mu od dupy się odbiło. Kurde. Aj! Aj na sam znowu.
Tak, jak zwykle. Nie, no dobra, dobra. Wyrównany mecz, wyrównany mecz. Dwa strzały, tylko klautki. Dobra, mamy ją. Idziemy w drugie połowie. A ty ile miałeś? 5. O, dobra, z połowy jakbym strzelała, też bym tyle miała. A, ale się przesunął. Do... Znowu, w lipcu. No nic. To już z automat, to są automatyzmy. Dobra. Masz jakiś schemat? Właśnie nie mam. Ta, ja już znam. O kurde. W poradnikach. O nie. Oho. Dawaj, ty ja, jesteś szybszy. No, jaki skat. Ale troł. Jak? Spalony. O ty. No nie. Wow. Nie, dobrze. Wszystko nie. Pod kontrolą. Nie, przecież to się tak zemści teraz. Oczywiście, że tak. O mój Boże, nie wierzę w to. W ogóle czemu ja zrobiłam bolerola w bramkarze tam, to ja nie wiem. Ja też nie wiem. Podanie szybciej o centymetr. Nie, no ja nie gram takiej prostej piłki, ja tutaj wiesz, klepka, tararara. I coś takiego to może wpaść, o, tak? Brawo, nice. brawo. Dobra, oddało za tamto. Mhm. Oj. Tak jest! Brawo, wysypałem Jezus się. Jezus Maria! Nie no, spalone. No serio. Dobrze, bawek. Serio? A to był power shot? Aha, power shot, no power shot. No nic, ciało. No. Brawo, no, ale dostałem na łeb. Od rok ci też dostałem, ile tam, 4-1, chyba tu 4-1. Pora ze sceny zejść. Nie no, brawo, nie, brawo, brawo. Trzeba zrobić jakiegoś drafta 2-2, Jarokcia i wtedy może coś tam podziałamy. Nie no dobra, ale strzałów miałem więcej, czyli wygrałem. No tak. To się liczy, słuchajcie, wbijajcie na dzięki kanał. Dzięki za zaproszenie, jeżeli, bardzo się dobrze bawiłam. Dziękuję bardzo. Jeżeli chcecie zobaczyć właśnie taki duet w wykonaniu tutaj rodziny Siwców, to zapraszam do sekcji komentarzy. Może wtedy będą jakieś emocje przy wyborze. Tak czy inaczej, jeszcze raz dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Widzimy się w kolejnych materiałach. Do zobaczenia. Pa.